Rok bieżący ma dla Ciechocinka wymiar szczególny. Przypadają nań bowiem jubileusze 180-lecia uzdrowiska i 100-lecia nadania praw miejskich. To dla nas wielki honor i powód do satysfakcji, że tak znamienite osoby firmują swym autorytetem i dokonaniami obchody 180-lecia uzdrowiska Ciechocinek i 100-lecia uzyskania praw miejskich. Pięknie Państwu dziękuję i zapraszam na scenę. Proszę Państwa, za momencik wspólnie z Panem Przewodniczącym dokonamy symbolicznego otwarcia wystawy, która pokazuje Ciechocinek na przestrzeni około 100 lat. Życząc Państwu miłego oglądania, Panie Przewodniczący. Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy, a później do przejścia do Parku Zdrojowego. Tam będziemy chcieli wspólnie z Państwem posadzić drzewka jubileuszowe. Jest Maciej Sztur, on twórca głównej roli. Oczywiście, no chyba do oklasków nie muszę Państwa namawiać, drodzy Państwo. Odsłaniamy kolejną gwiazdę na naszym ciechocińskim deptaku sław. Maciej Sztur, aktor. Gwiazdy ciągną do wód. Bardzo dużo sławnych ludzi, pisarzy, aktorów filmowych przyjeżdżało po odpoczynek, relaks. To wszystko razem działa kojąco, uspokajająco, a może inspirująco dla tych osób. Czterokrotny złoty medalista olimpijski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców, Robert Korzeniowski. Gorące brawa w takim razie! O, na miejscu. Trochę miejsce podrukamy sobie. Non va tutto, non va il corpo, se bevi il corpo e ti nostro.
Missed the Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't stand without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. Oh, but they'd have asked me about you. Now I don't get round much anymore. Una vez más, el espíritu polaco se expone pacíficamente a sus enemigos. Ya en 1920, más o menos, no recuerdo exactamente, alguien de mi familia, fue un tío mío, recibió la condecoración, la Polonia restituta. Cuando me escuché, te lo escuché, que esta visita a Polski es para mí muy importante, porque vi Polskę, que jest tutaj nadbudowana, ale jest bardzo silna, silna wolnością, silna sezernością. I tutaj również mówi, że w 1920 roku jego rodzina otrzymała order Polonia Restituta, także cieszy się, że mogę być w tym miejscu. Galary były dawniej używane do transportu produktów rolnych, a również bydła. Także były galary, które się nazywały koniakami, krowiakami, w zależności od tego, jaki rodzaj bydła transportowano. Galar w swojej istocie dawniej służył do transportu z jednego brzegu na drugi, czyli bardzo często pełnił funkcję czegoś w rodzaju promu. Czym jest Wisła, na pewno jest po prostu niesamowitym skarbem i perełką o randze światowej na miarę europejską i nie zazdroszczą nam tej rzeki. Odcinek wyzwala w nas dobrą energię. Show signs of stopping, and I brought me some corn for popping.
The lights are turned way down low. Let it snow. Let it snow. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming now. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Let it snow, let it snow. Pokażę, daj na tego koszykami.